CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. 12 zatrzymanych. Bydgoska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie z prokuraturą okręgową w Poznaniu rozbili międzynarodową grupę przestępczą. Miała się ona zajmować oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, dowiedziała się polska agencja prasowa. Zatrzymano w sumie 12 osób. W akcji brało udział ponad 150 funkcjonariuszy CBA. 11 osób zostało zatrzymanych w Polsce, a jedna na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Niemczech, podał Wydział Komunikacji Społecznej biura. Przeszukano 45 lokalizacji do zatrzymań doszło we wtorek 16 lutego, poinformowała poznańska prokuratura okręgowa. CBA przeszukało 45 miejsc w kraju, w województwach kujawsko-pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz w Berlinie. W miejscach pobytu zatrzymanych oraz siedzibach firm powiązanych z fikcyjnym obrotem olejami roślinnymi poszukiwano dowodów przestępstw grupy. Według śledczych straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy oszacowano dotychczas na niemal 80 milionów złotych. Zablokowano wypłaty w ramach tzw. tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Zatrzymani przez CBA zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Wnioski o areszt rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt wobec ośmiorga podejrzanych. Wśród nich jest kierujący grupą oraz jej członkowie. Stawiane tym osobom zarzuty obejmują również przestępstwa karno-skarbowe oraz zbrodnie VAT-owskie, a także pranie brudnych pieniędzy, przekazał. Wobec dwojga pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, a trzecia, z uwagi na swój stan zdrowia, będzie przesłuchana później, przekazał Wawrzyniak. Dodał, że wobec zatrzymanego na terenie Niemiec wdrożona zostanie procedura ekstradycyjna. Tak działała grupa według śledczych zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi funkcjonowała na terenie Polski i Niemiec. Działalność grupy oparta była o tzw. znikających podatników, sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach. Śledztwo w jej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, podała prokuratura, zaznaczając, że grupa działała w latach 2017-2019 na terenie Poznania, Bydgoszczy i innych miejscowości w kraju. W jej strukturze stworzono kilkadziesiąt fikcyjnych podmiotów, które pełniły funkcje tzw. znikających podatników lub buforów i uczestniczyły w łańcuchach transakcji olejem rzepakowym, słonecznikowym, sojowym i kukurdzianym. Spółki nie prowadziły działalności gospodarczej, wystawiały jedynie puste faktury, a następnie znikały i pozostawiały po sobie nieuregulowane kwoty należnego podatku, odliczanego przez kolejne podmioty, poinformowała prokuratura. W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, wyjaśnił wydział. W trakcie działań okazało się, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Śledczy zwrócili się o blokadę wypłaty tych środków pomocowych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki temu publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe, zaznaczyło CBA. Działania w Niemczech prowadzone były z bezpośrednim wsparciem niemieckiego Urzędu Skarbowego do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie Finanzamt für Verwaltung und Strafsachen Berlin oraz polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu. Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych w sprawie, podał wydział. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a zatrzymanym odpowiadającym za tzw. zbrodnię VAT-owską od 5 do 25 lat więzienia.